Jesteśmy w restauracji Kamienica w Aleksandrowie, a naszym gościem jest trener Sławomir Majak, nowy szkoleniowiec Sokoła Aleksandrów. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Panie trenerze, skąd wziął się pomysł i oczywiście pojawiła się propozycja ze strony Sokoła Aleksandrów, aby pojawić się właśnie w Aleksandrowie Łódzkim? Wiadomo, że w każdym okresie przejściowym w tym okienku, teraz letnim, tak samo jak i to zawodnicy, to również i trenerzy to szukają nowej pracy. Pierwszy telefon bodajże od pana Pawła Kosi dostałem pod koniec czerwca. Zaczęliśmy rozmawiać. W pierwszej fazie była to luźna rozmowa, potem przeszliśmy do konkretów, przyjechałem do Aleksandrowa. Praktycznie, jeżeli chodzi o kwestie umowy, dogadaliśmy bardzo, bardzo szybko i z dniem praktycznie 1 lipca stałem się pierwszym trenerem Sokoła Aleksandrów. Jakie pierwsze wrażenia z pobytu w Aleksandrowie? Infrastruktura sportowa jest dość rozbudowana, również szkółka piłkarska Sokoła Aleksandrów, tych dzieci świetnie funkcjonuje. Na pewno, jeżeli chodzi o infrastrukturę, można być zadowolonym z obiektów. Nowy budynek klubowy, nowy stadion, sztuczna płyta bardzo blisko, sztuczna boczna płyta trawiasta, więc jakby w jednym miejscu. Dla mnie jako trenera jest to bardzo fajna rzecz i dla zawodników chyba też, że możemy trenować bardzo blisko swoich obiektów. Akurat no wyjątkowo w tym miesiącu do końca lipca będziemy trenować na Rudzie Buga, z tego względu, że na naszych obiektach są przeprowadzone renowacje płyt, więc zmuszeni jesteśmy do korzystania z obiektów poza miastem. Podpisując umowę z klubem, zwraca też trener uwagę na infrastrukturę. Oprócz tego, że podpisuje się kontrakt, wiadomo, że drużyna gra w trzeciej lidze, to też jest jakiś pułap, ale czy zerka trener na infrastrukturę sportową, całą otoczkę wokół klubu? Na pewno tak, bo miałem akurat możliwości pracy w ostatnich klubach, w których byłem, czyli począwszy od Zambrowa przez Ełk, Finisz Parkiet, Sokół Ostróda i obecnie Sokół Aleksandrów, gdzie te infrastruktury były naprawdę bardzo fajnie zabezpieczone dla mnie jako trenera i dla zawodników. Po dwie, trzy płyty do skorzystania, fajne obiekty piłkarskie, może poza Finisz Parkietem, który ten obiekt miał taki, jaki miał, ale sportowo to na pewno dorównywał wszystkim innym. Więc myślę, że tak, że trenerzy ogólnie na pewno zwracają na to uwagę, ponieważ komfort pracy dla nas wszystkich jest bardzo fajną i potrzebną rzeczą. Od 3 do 5 lipca potrwały testy w Sokole Aleksandrów. Zrobił trener takie test mecze, test treningi. Doszedłem do wniosku, że akurat troszeczkę wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o piłkę łódzką, bo gdzieś tam w ostatnich latach poruszałem się bardziej po Warmii i Mazurach, więc wpadliśmy na pomysł ze sztabem, że zrobimy taki test treningi bardziej niż test mecze. Otrzymaliśmy na swoją skrzynkę około 100 maili, z tego wszystkie przeczytaliśmy, na wszystkie odpowiadaliśmy, wytypowaliśmy około 20 osób, które trenowały z nami przez 3 dni. Jednak z tego grona też jakby nie do końca jestem zadowolony pod kątem sportowym, że akurat mógłbym się zdecydować jako trener, akurat bierzemy dzisiaj 3-4 to ludzi, podpisujemy z nimi umowy. Akurat tak nie było. Oczywiście mamy gdzieś 2-3 nazwiska gdzieś tam w głowie zapisane, czy w notesie, nad którymi będziemy się jeszcze zastanawiać i którym będziemy się przyglądać i czas pokaże, czy oni będą w Sokole. Jak będzie wyglądał okres przygotowawczy do zbliżającego się sezonu? Zaczęliśmy w poniedziałek, czyli 9. Do 19 włącznie trenujemy tylko raz dzień, od 20 organizujemy na własnych obiektach obóz dochodzeniowy, który potrwa też około 6-7 dni, gdzie będziemy już trenowali dwa razy dziennie. Do momentu pierwszego meczu, czyli do 10 sierpnia, rozegramy 6 sparingów. Pierwszy już gramy w najbliższą sobotę 14 w Jarocinie z Mieszkiem Gniezno, z Beniaminkiem Trzecieligiem, bardzo dobrym, bardzo silnym zespołem, czyli taki sparing na początek nas, może nie do końca chciałbym taki grać, ale to też będzie forma przetestowania wszystkich naszych to zawodników. W środę gramy o 18 na Rudzie Buga ze Zjednoczonymi Stryków, w sobotę w Kaliszu z tamtejszym KKS-em Kalisz. Potem mamy czwartoligowego Beniaminka z Opatówka, też na wyjeździe.
gramy następny mecz z Sieradzem, też silnym zespołem, który jest spadkowiczem, ale i kadrowo, i organizacyjnie na pewno to zespół, który będzie się liczył zdecydowanie w walce o awans. I zakończymy ostatnim meczem przed ligą u siebie na głównej płycie z Omegą Kleszów w piątek o godzinie 17. Nie da się ukryć, że Sokół Aleksandrów pożegnał się już z, w cudzysłowie, gwiazdami drużyny, jak Michał Brudnicki, bramkarz, czy Kamil Żylski, świetny bramkostrzelny napastnik. No, trzeba będzie uzupełnić ten skład, jeżeli chcemy gdzieś tam myśleć o tej drugiej lidze, bo takie tak się właśnie wszyscy zastanawiałem, czy Sokół stać na drugą ligę. Pokazał w ubiegłym sezonie, że rzeczywiście miał solidną drużynę, jednak nie wyszło. No teraz zaczynamy nowy etap. Na pewno odejście tych trzech zawodników pozostawi niewątpliwie wyrwę w zespole i teraz rolą i zarządu, i moją, będzie jak najszybciej tą wyrwę zapełnić zawodnikami pełnowartościowymi. Nie wiem i nie mogę nic obiecać, czy nam się na tym etapie uda aż w takim stopniu ich zastąpić, ale niewątpliwie będziemy wszystko robić, aby tak się stało, ponieważ wiadomo, jeżeli zawodnik Żylski i drugi zawodnik Mroczek, oni strzelają bodajże w dwójkę 27 czy 28 bramek, więc taki duet to zastąpić podobnymi osiągnięciami i w podobnym stylu to grającymi zawodnikami będzie bardzo ciężko. Robimy wszystko, żeby tak się stało, bo wiadomo, że z chwilą odejścia tych zawodników te aspiracje się wcale nie zmniejszyły i cały czas będzie cel jeden, czyli awans. Tym bardziej, że nie mamy już w grupie tego potentata, który zawsze gdzieś te krzy... Widzę w Łódź. Zawsze no, nie można było się z nimi mierzyć na pewno niwie finansowej, na sportowej bardziej, ale na finansowej na pewno nie. Więc dobrze, już tego zespołu w naszej grupie nie ma. Natomiast niewątpliwie to nie będzie wcale łatwiejsza grupa, bo teraz do tego awansu nie będą tylko dwa, trzy zespoły, a podejrzewam, że będzie ich trochę więcej. No i problem jest w tym, że tylko jedna drużyna może awansować. To jest też no, uważam, że uciążliwe. Powinno być to w przypadku zupełnie tak, jak przynajmniej jest w drugiej ligie, że dwa, trzy zespoły powinny awansować, bo niewątpliwie te grupy, tak samo jak w przypadku grupy zachodnio-pomorskiej, czy też teraz lubelsko-podkarpackiej, czy też śląskiej, czy naszej, jest kilka zespołów, które aspirują do tego awansu, gdzie są duże aglomeracje, gdzie są duże to finanse, a jednak zawsze awansuje jeden, więc tutaj no, mamy ograniczone pole manewru i my też zdajemy sobie z tego sprawę, że dwa lata z rzędu Sokół walczył o ten awans, dwa lata z rzędu się tego nie udało to zrobić. Nie wiem, czy się sprawdzi przysłowie, że do trzy razy sztuka, oby tak, bo dla mnie jako trenera jest to też bardzo cenne, bo jest to powiedzmy sukces, który też trenerowi pozwala aspirować do prowadzenia zespołów wyższych do ligach. I dla zawodników to niewątpliwie też możliwość, co mamy w przypadku tych trzech, którzy odeszli za istnienia na wyższym poziomie. No już jeden transfer został dokonany. 23-letni bramkarz dołączył do drużyny, Paweł Lipiec. Tak na tą chwilę mamy podpisany jeden to kontrakt z bramkarzem z Łomży. Z tego co wiem, mój poprzednik Piotr Kubka bardzo uważnie przyglądał się temu to zawodnikowi i też jakby to też był jego jakby powiedzmy może nie główny cel transferowy w okienku to letnim, ale na pewno jeden z kilku. Ja też zwróciłem na uwagę na tego zawodnika z tego, no też, że prowadziłem ostatnio zespoły właśnie w tej grupie, więc jest to chłopak, który na pewno da nam jakąś pewność. Nie wiem, czy na poziomie swojego poprzednika, oby, bo na pewno możliwości ku temu ma. Ale tak jak pan powiedział, to jest tylko na razie jeden transfer. W momencie, kiedy jesteśmy już w trakcie przygotowań, jest to na pewno zdecydowanie za mało. Ale tak jak powiedziałem, nie chcemy robić ruchów niepotrzebnych, które by potem nam się w jakiś sposób nie zwracały, tak kolokwialnie powiem, na boisku. Czekamy na naprawdę fajnych to zawodników, aczkolwiek nie można wykluczyć takiej możliwości, że będzie bardzo ciężko ich pozyskać. No i oczywiście z drużyną trenuje Bartosz Koniecki, 20 spotkań w Ekstraklasie, znany między innymi oczywiście z Widzewa. Nazwisko Koniecki wielu kibicom wiele mówi. Na pewno chłopak o ogromnym potencjale i ogromnych możliwościach, natomiast mający jakąś tam przerwę w graniu, więc też chcemy mu się przyglądać troszeczkę to dłużej. Jeżeli bierzemy Bartosza, to chcemy mieć bramkarza, który wchodzi do bramki i broni, a nie przygotowuje się przez kolejne 2-3 miesiące, więc taka jest umowa między nami. Na razie się przygotowuje z nami pod okiem Arka Simy i Arek Sima jako ten główno to dowodzący, jeżeli chodzi o tą pozycję, będzie powiedzmy wyrażał swoje zdanie. Oczywiście no, decyzję podejmę ja. Arek Sima w sztabie trenerskim, ale czy trener ma już asystenta i ewentualnie kto nim będzie? Tak, słyszę to pytanie po raz kolejny i nie tylko od pana to redaktora. I zarząd też na każdym spotkaniu o to wypytuje, czy będę miał asystenta.
Chciałbym mieć asystenta na pewno, aczkolwiek powiem tak paradoksalnie, pracując w Finnish Parkiecie nie miałem ani trenera od bramkarzy, ani asystenta, ani kierownika praktycznie, ani fizjoterapeuty, a udało nam się, znaczy udało, zrobiliśmy awans tak do drugiej ligi, mając w swojej grupie i ŁKS i Widzew. Odchodząc do Sokoła Study miałem wszystko, co tylko chciałem, a jednak no, gdzieś te wyniki jakby nie odzwierciedlały tego, czego by klub oczekiwał. Więc teraz tutaj może tak pośrednio, na pewno sztab też jest nie tak może rozbudowany jak w Sokole Studa, ale ten asystent na pewno się przyda. Ja jestem na etapie rozmów z jednym z trenerów młodego pokolenia. Jesteśmy umówieni na poniedziałek, bo wraca z urlopu na rozmowy. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, od czwartku będzie u nas. Jak trener to piłkarskie doświadczenie przelewa na zespół? Wiadomo, że 22 mecze w reprezentacji Polski, występy w europejskich pucharach, grał przeciwko trener takim drużynom jak AC Milan, czy nawet w reprezentacji przeciwko Anglii, gdzie Alan Shearer w składzie, David Beckham czy Simon w bramce. Jak to trener stara się przelać właśnie i korzystając z tego doświadczenia, jak to trener chce przekazać swoim podopiecznym? Na pewno bym chciał też, żeby zawodnicy tak nie do końca patrzyli na mnie jako tego byłego zawodnika, bo to też jest troszeczkę mylne. Doświadczenie, jakie można przekazać. Na pewno można powiedzieć to zawodnikom bardziej od strony takiej psychologicznej, bo tak mamy, utarło się w obecnych czasach, że zawodnik może być przygotowany fizycznie, ale nie jest przygotowany mentalnie. Cokolwiek to oznacza. Psychologia, mentalne, rozmowy. Uważam, że bardziej w szatni taka komunikacja między mną a zawodnikami i właśnie takie słowne przekazanie tego mojego doświadczenia, jak ja to odbierałem, wychodząc na jakieś mecze o ciężarze gatunkowym bardzo wysokim i żeby też z nich zbierać tą presję, bo zawodnicy niestety, no, my trenerzy mamy tylko kilka minut w trakcie meczu, żeby zareagować na pewne wydarzenia, które się dzieją na boisku. Mamy dosłownie 15 minut w przerwie. Potem już zawodnicy wychodzą na boisko i oni kreują grę i oni praktycznie, i my jako trenerzy stojący przy tej linii nie mamy już na to żadnego wpływu, więc to, co wypasujemy w okresie przygotowawczym i ta nasza nić porozumienia, która ja uważam zawsze musi być między to zawodnikiem a trenerem, aczkolwiek no, ten dystans też musi być zachowany. Ja mogę być w pewnym sensie też na pewnym etapie rozmowy ich kolegom, natomiast no, w perspektywie wiadomo czasu i tego, że ja odpowiadam za ten wynik i ja praktycznie ponoszę konsekwencje jego braku, więc no, też ten dystans musi być zachowany. Ale uważam, że ta komunikacja jest potrzebna. Ja jestem osobą i trenerem, która do tej komunikacji dąży. Uważam, że atmosfera w szatni jest bardzo ważną tą rzeczą, bo to się potem przekłada też i na boisko. No właśnie, to teraz chciałbym już na koniec zapytać o te występy z piłkarskiej kariery. Świetne, tak jak wcześniej wspomniałem, czy z mecz z AC Milanem, gdzie Paolo Maldini w obronie. Spełniały się marzenia takie piłkarskie z dzieciństwa? Mówię może tak troszeczkę humorystycznie, jadąc na mecz do Mediolanu. Nasz zarząd wtedy Zagłębia to Lubin, KGHM, no wtedy to nie było tak napompowane jak to jest teraz. Pojechali tam kilka dni wcześniej do Włoch, oglądając mecz bodajże AC Milan z Udinese, gdzie właśnie jeszcze grał Marek Koźmiński. I spotkaliśmy się już w Mediolanie w hotelu i zarząd jak zwykle no, wszedł na naszą tam jakąś odprawę dzień wcześniej i mówi do mnie jeden z prezesów: Sławek, pamiętaj, Baresi jest bardzo wolny, tak? Dasz sobie z nim spokojnie radę. To jest wolny, no, stary facet, 36 lat, dasz mu radę. Ja akurat wtedy to słynąłem, byłem z jednym najszybszych zawodników na swojej pozycji w kraju. I proszę mi wierzyć, nie wygrałem żadnego pojedynku biegowego. Nie dlatego, że byłem wolniejszy, tylko dlatego, że on nadrabiał to doświadczeniem i dobrym ustawieniem. I to cechowało nas wtedy, jeżeli chodzi o różnicę polskiej piłki, a piłki to zachodniej. Wrażenia, wiadomo, teraz się patrzy z perspektywy czasu, kto wtedy w tym Milanie grał. Wtedy już te osoby były ogromnymi postaciami w świecie piłki nożnej, natomiast teraz to wiadomo jeszcze tym bardziej, bo to się już potoczyła inna historia potem i tak dalej. Czy też występy przeciwko Anglii, grałem przeciwko Beckhamowi, innym zawodnikom. No naprawdę jest to ogromne przeżycie, a tak jak powiedziałem, to jest historia, do której czasami lubię wracać, ale nie za często, bo wiadomo, to już jest 20 kilka lat minęło. Skupiam się na pracy trenerskiej, wierzę w to i chciałbym osiągnąć przynajmniej
tyle, co osiągnąłem jako piłkarz. Nie wiem, czy mi się uda. Jako trener jestem stosunkowo młody, ale czas ucieka, człowiek nie jest coraz młodszy. Sukcesy są potrzebne tak samo mnie, jak i Sokołowi, więc myślę, że to pójdzie w parze. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Życzę oczywiście powodzenia w Sokole Aleksandrów. No i żeby te marzenia też się również w przyszłości spełniły. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo.